Cześć, nazywam się Kamila Sidor i jestem jednym z organizatorów Warsaw Startup Weekend i chciałabym Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak wyglądały przygotowania do tej imprezy? Otóż od półtora miesiąca sypiam po parę godzin dziennie, ponieważ chciałam, żeby ten event wyglądał super. Przede wszystkim trzeba było zgromadzić kilka grup ludzi. Uczestników, czyli najważniejsze osoby, żeby zebrać je odpowiednio, musieliśmy dosyć duży zrobić PR i nagłośnić tę imprezę. Chcieliśmy mieć i technicznych ludzi, nietechnicznych designerów, co uważam, że nam się bardzo dobrze udało. Musieliśmy też znaleźć sponsorów, mentorów, którzy mogli wesprzeć naszych uczestników. No oraz oczywiście znaleźć sztab wolontariuszy, którzy mogli nas wesprzeć tutaj w ostatnich momentach przy przygotowaniu imprezy. A o drugiej rzeczy, o której chciałam powiedzieć, jest to udział kobiet w takich imprezach. Te imprezy są bardzo fajne, jest tu bardzo dużo pozytywnej energii. Niestety kobiet jest tutaj jeszcze za mało. Ogólnie w tej imprezie jest mniej niż 10% kobiet. A przecież my, kobiety, jesteśmy bardzo kreatywne i przedsiębiorcze. Jesteśmy uważane w Europie za jedne z najbardziej przedsiębiorczych kobiet. Wskaźniki nie kłamią, tylko Polki. Gdzie... Polki. Tylko gdzie... Dlaczego na takim Startup Weekendzie nie ma kobiet? Więc mam nadzieję, że przy następnej edycji kobiet będzie co najmniej 25%. Będą designerki, koderki, dziewczyny od marketingu i PR-u. Uważam, że jesteśmy dobre i tylko chyba troszeczkę nam odwagi brakuje. Ile kobiet się pojawiło na tej edycji? W tym momencie mamy 10 kobiet, mamy 112 uczestników, tak? Czyli no, niecałe 10% niestety. Jakieś mentorki się pojawią na przyszłość? Tak, mieliśmy dzisiaj dwie mentorki, które doradzały z zakresu marketingu i strategii. Były bardzo chętnie witane przez zespoły, ponieważ wiadomo, że z kobiecego punktu widzenia świat wygląda trochę inaczej i muszę powiedzieć, że kobiety mają lepsze podejście do klientów, bo wiadomo, że kobiety się wykazują większą empatią i lepiej rozumieją klientów.